I say either. You guys say either. I say neither. And I say neither. Neither, either. Neither, neither. Let's call the whole thing off. Ta-da! Catch up. Excuse me. Yummy. W tym tygodniu wyszedł nowy zwiastun Venoma 2 pod tytułem Venom Carnage. A w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie ten zwiastun omówić. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Premiera drugiej części Venoma jest planowana na 17 września tego roku, a reżyserem całego filmu jest Andy Serkis. No i znowu w głównej roli zobaczymy Toma Hardiego. Już po pierwszych sekundach zwiastunu widzimy, że humor nie zmienił się za bardzo od pierwszej części i to mi się naprawdę podoba. Jak wiemy po napisach pierwszej części Venoma, mamy scenę z Cletusem Kasadim. To jest ten gościu, z którym rozmawiał nasz główny bohater na końcu. No i w Venomie Carnage ten gościu będzie naszym głównym antagonistą. No jak wiemy z komiksów, jak i zwiastunu, nad Cletusem Kasadim władzę przejmie symbiont o nazwie Carnage. Możecie go kojarzyć jako jednego z przeciwników Spidermana. No i Carnage był też jednym z głównych przeciwników Venoma w komiksach. W zwiastunie widzimy także pewną antagonistkę znaną bardzo dobrze z komiksów, o ksywce Shrike, czyli z polskiego tłumaczenia Wrzask bądź Pisk. Na zwiastunie widzimy także Instytut Ravencroft, czyli taki marvelowski Arkham. Trzymano tam po prostu największych i nadludzkich zbirów z uniwersum Marvela. No i prawdopodobnie tak jak w komiksie, Carnage razem z kobietą Wrzask uciekną z Ravencroft. No i zaczną, lekko mówiąc, dokuczać naszemu Venomowi. No i zapomniałem jeszcze wspomnieć, że kobietę Wrzask będzie grała Naomi Harris, która głównie znana chyba z pewnych części serii Jamesa Bonda. Jeśli chodzi o sam zwiastun, to wydaje mi się on naprawdę bardzo dobry i mam nadzieję, że film będzie taki sam, bo pierwsza część naprawdę mi się podobała. No i widzimy jeszcze na nowym zwiastunie panią Chen, co będzie naprawdę dużym plusikiem dla nowej części Venoma. No, przynajmniej dla mnie. A jeśli chodzi o samego Carnage'a, patrząc tylko na zwiastun, według mnie przynajmniej bardzo dobrze zrobili jego efekt. No i ogólnie efekty na tym trailerze wyglądają bardzo dobrze. No i to chyba tyle, co byśmy mogli sobie wywnioskować z samego traileru, bo nic więcej wydaje mi się takiego ważnego tutaj nie ma. Ale przynajmniej według mnie, patrząc na sam zwiastun, zapowiada się naprawdę bardzo dobry film. No mam przynajmniej taką nadzieję. Ja przynajmniej bardzo mocno czekam. No i takim oto sposobem przeszliśmy do końca tego, no dosyć krótkiego filmu, no bo jednak, no nie ukrywajmy, nie było to zbytnio co jakoś szczegółowo omawiać. Ale i tak, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję oczywiście, że odcinek się spodobał, no i oczywiście jak zwykle, niech moc będzie z wami.